Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym wydaniu 7 Good News. Dzisiaj opowiemy sobie o paru dobrych rzeczach, które wydarzyły się na świecie, w Polsce i w naszym regionie w ostatnim czasie. Zakończyły się Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio. Pokazały one pewne zwycięstwo ludności nad pandemią. Tarnowscy paraolimpijczycy zdobyli aż 4 medale. Róża Kozakowska zdobyła złoto i srebro, Michał Derus srebro, a Marzena Zięba brąz. Paraolimpijczykom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zostali oni także uhonorowani przez prezydenta miasta Tarnowa, odbierając tarnowskie dukaty. Od 28 sierpnia do 18 września trwa w Tarnowie Festiwal Kuchni i Kultur Świata. Można przejść, zobaczyć piękne spektakle, piękne pokazy tańców oraz spróbować także przysmaków z różnych części świata, nauczyć się gotować czy sporządzać pewne potrawy na warsztatach. W czasie trwania tego festiwalu został wystawiony piękny spektakl pod tytułem Uśpione Marzenia, w którym udział brali podopieczni warsztatów terapii zajęciowej Woli Rzędzińskiej. Mówi on o tym, że warto marzyć i warto spełniać te marzenia, nawet jeżeli życie daje nam trochę przeszkód. Teraz będzie news, który dla jednych będzie dobry, dla drugich będzie zły. Ponieważ mamy wrzesień, więc zakończyły się wakacje i kończą się też wakacje dla studentów. Czas wracać do szkół, na uczelnie. Na ten moment mamy wszystkie zajęcia stacjonarnie, także póki możemy, korzystajmy z tego, że możemy porozmawiać z drugą osobą, dotknąć czegoś, zobaczyć, posłuchać na żywo. Do komendy policji w Kutnie trafiła informacja o porzuconych szczeniakach. Oczywiście jest to zachowanie godne potępienia, ale wydarzyło się przy tym coś dobrego. Otóż psiaki nie trafiły do schroniska. Zaadoptowali je policjantka i policjant, którzy byli wtedy na interwencji. Kojarzycie listę 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time? Otóż w tej liście znalazła się teraz Polka. Jest to polska naukowiec mieszkająca i pracująca w Australii, Lidia Morawska, która zajmuje się badaniem jakości powietrza i wpływem tej jakości na nasze zdrowie. Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i propagowania nauki, wiedzy i naszego kraju na całym świecie. Wystartował projekt Rodzina w Centrum, który dofinansowany jest w ramach konkursu Po pierwsze rodzina organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Beneficjentem tego projektu jest Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana, a my jako Synaj TV realizujemy część medialną. Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie na nasz fanpage, gdzie można zobaczyć efekty tego. Są już pierwsze odcinki z serii Mistrz i Uczeń, czyli rozmowy doświadczonych osób i małżeństw o różnych ważnych rzeczach w życiu. Będzie też naukowo i będzie też z gwiazdami. Zapraszam do oglądania i zobaczenia, że z rodziną można naprawdę bardzo wiele osiągnąć i jest to bardzo, bardzo ważna rzecz i ważni ludzie w naszym życiu. 12 września w Warszawie odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Jest to ważne wydarzenie dla Polski i dla polskiego kościoła. Znamienny jest fakt, że beatyfikacje transmitowały wszystkie stacje telewizyjne, co pokazuje, że my Polacy jak chcemy, to potrafimy się dogadać. Także życzę nam, Polakom, tego, żebyśmy się potrafili dogadać też w codziennych sprawach i patrzeć na siebie ponad podziałami. Jak widać, w Polsce, na świecie i w naszym regionie dzieje się dużo dobrego. Czasem po prostu trzeba stanąć, zastanowić się i dostrzec to. Dziękuję Wam bardzo za to wydanie tych dobrych wiadomości i życzę wspaniałego czasu. Bądźcie wytrwali i nie dajcie się wirusowi.